Przyjechaliśmy do Poznania, by posmakować derbów wielkopolskich. My, jako kanał sportowy, a dosmaczy nam to spotkanie nasz i Lecha sponsor Superbet. To, co czekało nas dziś, było również kiedyś, a nawet dawniej niż kiedyś. Mamy na to świadków. My jesteśmy w ogóle w tej chwili w Muzeum Lecha Poznań. Jesteśmy przy gablocie naszego legendarnego tercetu. To jest nasz tercet ABC. Półtora roku zaledwie ze sobą grali panowie Teodor Anioła, Edmund Białas, Henryk Czaprzyk, ale zasłużyli na miano legend, bombardierzy z Dębca. Tak byli nazywani, bo wygrywali mecze bardzo wysoko. Historyczne najwyższe zwycięstwo Lecha w Ekstraklasie. 11-1, 8-1, 7-3, 7-2, 8-4. No, faktycznie w tych ich meczach padało bardzo dużo goli. A ciekawostka jest związana z tercetem ABC taka, że tercet został stworzony po tym, jak pan Henryk Czaprzyk w 1948 roku, mistrz Polski z Wartą, jakby nie było, z 1947 roku, przeszedł właśnie do Lecha Poznań. Zresztą jego tata miał z tego powodu spore nieprzyjemności w swoim miejscu pracy, że syn wybrał Lecha zamiast Warty. Żadne poważne wydarzenie nie może obyć się bez głosów opinii publicznej. My również zrobiliśmy sondę wśród naszych respondentów. Pierwsze pytanie, czy Lech strzeli gola i wygra mecz? Czy Lech strzeli gola i meczu nie wygra? Czy Lech nie strzeli gola i, co zrozumiałe, też tego meczu nie wygra? Jeśli Lech strzeli gola, to wygra. To jest mecz według mnie jednej bramki. To będzie 1-0 dla Warty albo 1-0 dla Lecha. Moim zdaniem strzeli gola i wygra. Strzeli gola i wygra. Warta strzeli gola. Lech strzela gola i wygrywa, no to jest tak, odpowiedź. Strzeli gole, mam nadzieję, i wygra. Strzeli gola i wygra. No mam nadzieję, że strzeli gola, no i musi wygrać, no bo wypadałoby wygrać, żeby zagrać do tego mistrza. Strzeli gola i wygra, mam nadzieję, że tradycji stanie się zadość. Kto miałby strzelić i przełamać ten pas dla Lecha, na kogo stawiasz? Wydaje mi się Welde. Welde jest taki zawodnik, który może to przełamać, albo Baluła z ławki. Pełna zgoda? Tak, pełna, zdecydowanie. Ja myślę, że Krzysiu Welde dawno nic nie strzelił, myślę, że fajnie by było, jakby się przełamał. Welde. Też tak myślę, że Welde 2 gole strzeli. A pani? Ja się dostosuję do dzieci. Marchwiński dobrze by było, żeby w końcu pakował. Przynajmniej z 2. To by było bardzo miło. Myślę, że Murawski strzeli. Będzie dobrze. No fajnie było, jakby Marchewa może strzelił wreszcie. Bo już dawno nie było go. Szymczak. Mam... Ostatnio coś mi nie idzie, więc myślę, że Marchewa się przebije. Albo Welde, no u niego to wszystko może być. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był Filip, który może pójdzie na fali entuzjazmu. Ale który Filip? Szymczak. Na fali entuzjazmu, dlatego że został zawodnikiem miesiąca. Filip Szymczak, myślę, że trzeba mu dograć pole karne, że bramkę strzelił, to razy trzeba mu tam tą piłkę dostarczyć. Mam nadzieję, że dzisiaj tych zawodników ofensywnych będzie trochę więcej i że ta piłka będzie częściej w polu karnym i Filip tam wykończy. Przyjemność duża za każdym razem. Tu nie chodzi tylko o trybunę, ale oczywiście o to, że te dwa kluby są mi najbliższe w serduszku. No szczególnie tutaj, bo tutaj z reguły było dużo ludzi, sentyment. Powrót na Bułgarską w Grodzisku, troszkę mniej ludzi, ale natomiast te ostatnie derby też dobrze pamiętam. Chwilkę w nich zagrałem, ale je świetnie pamiętam. Także no tak, jakbym miał określić jednym słowem, to przyjemność. Mecze z Legią to nie są mecze derbowe, natomiast takie derby polskie można tak nazwać. To duża adrenalina, zupełnie inaczej podchodzi się do tych meczów. Natomiast mecz Warta-Lech, Lech-Warta, oczywiście adrenalina jest, chcesz się pokazać z jak najlepszej strony. Natomiast ciężko to porównać, jak gdyby dwa bieguny, jeśli chodzi o taki ładunek emocjonalny. W porównaniu do tego, jak dzisiaj to wygląda, te stosunki były nawet dosyć napięte między Lechem a Wartą. Tak jak na tamte czasy, lata 40., końcówkę lat 40., to troszeczkę piłkarze, a i właściwie kibice,
używali dosyć mocnych słów w stosunku do kibiców tego drugiego zespołu, bo ci z Warty mówili na kibiców Lecha Szuszwole, to tak po poznańsku to są takie brudasy, ze względu na to, że dużo kibiców Lecha wyłaniało się, chociażby pracowało w zakładach czy Cegielskiego, czy w zakładach naprawczych taboru kolejowego, więc no tam faktycznie sporo tego brudu było, natomiast z drugiej strony ci kibice Lecha zawsze tych z Warty nazywali wazeliniarzami, więc to już wtedy były takie naprawdę grube słowa, jak na czasy, jak na to, jak wówczas się traktowały te grupy, no ale my do dzisiaj to jest najważniejsze, dlatego mówimy, że to są jedyne takie derby, bo to są derby, w których nie ma absolutnie wrogości między klubami, te kluby żyją obok siebie w Poznaniu. 51 minuta, Christopher Welde 1-0, zatem 501 minut. Tyle Lech czekał na kolejnego gola w Ekstraklasie, a tak coś mi się wydaje, wracając do przedmeczowej sondy, że kibice jednak zdają się na rzeczy, zdają się na swoich zawodnikach. Czas płynie, czasy się zmieniają, ale jedno pozostaje bez zmian, czyli Lech w derbach wielkopolskich zawsze lepszy od Warty. Dziś pozamiatał i sprawę załatwił Christopher Welde. Też tak myślę, że Welde 2 gole strzeli. Frustracja taka sportowa narastała w nas, bo gdy taka drużyna jak my, która, że tak powiem, no, słynie z ofensywy i często dominuje, ma problem ze strzeleniem bramki, to myślę, że to była sytuacja wyjątkowa w ostatnich latach, no to coś, ta niepewność trochę się wkrada. Ale wiedzieliśmy, że musimy, szczególnie dzisiaj grając u siebie, w takim meczu mieć cierpliwość, no i w końcu te miejsca, że przestrzenie się otworzą i tak było, je wykorzystaliśmy. I dwie bramki strzeliliśmy, więc myślę, że to jest dobre zamknięcie tego okresu zimowego i teraz po kadrze, myślę, kwiecień, maj to będą decydujące miesiące. Mam nadzieję, że wejdziemy w ten okres w większej formie niż do tej pory. Lech pokonuje w derbach Wartę po raz 8 z rzędu, a teraz czas na reprezentację. W niej wszyscy kibicujemy Bartkowi Salamonowi.